Inaczej o sporcie. Zaprasza Adam Iwanowski. Witam. O futbolu amerykańskim mówiłem już 25 sierpnia ubiegłego roku. Wówczas to gościłem w studio założyciela, a jednocześnie zawodnika Outlaws Wrocław, Christophera Jasiaka, którego ponownie mam zaszczyt gościć w naszym studio. Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Dziś nie będziemy mówić o zasadach gry, porozmawiamy natomiast, jak to się zaczęło z tymi wrocławskimi Outlasami. No właśnie, panie Christopherze, powraca pan z emigracji i... Wrocław to ma bardzo głęboką tradycję futbolu amerykańskiego. Chciałem się zaangażować, żeby rozpromować i rozwinąć futbol amerykański w Polsce. Akurat udało się mi poznać paru fajnych, ciekawych ludzi, którzy też mieli taki sam pomysł. No i w 2013 roku zebraliśmy się razem i założyliśmy Stowarzyszenie Klubu Futbolu Amerykańskiego Wrocław Outlaws. Utworzony zespół wymaga wiele wyrzeczeń i zachodu. Wiem, że rodzina bardzo mocno wspiera pana i wspiera dążenie do celu. Czy pamięta pan pierwszy mecz Outlaws'ów? Pierwszy mecz Outlaws'ów odbył się na bardzo nierównym boisku. Graliśmy z Opolem, to był maj 2014 rok. Niestety ten mecz przegraliśmy, a mnie nie było na tym meczu, bo ja byłem na wyjeździe. Natomiast pamiętam trzeci mecz Outlaws'ów z Zieloną Górą i jednocześnie pierwszy mecz, na którym ja byłem, gdzie już graliśmy na lepszym boisku, już byliśmy bardziej zorganizowani. No i ten mecz wygraliśmy 33-6. A kiedy Outlaws wywalczył miejsce w drugiej lidze i ile spotkań w niej rozegrał? Outlaws jako nowa drużyna musiała wystartować w drugiej lidze. W pierwszym roku 2014 rozegraliśmy 7 meczy, 6 meczy w sezonie zasadniczym, gdzie skończyliśmy sezon zasadniczy bilansem 4 wygranych, 2 przegranych, a w playoffach przegraliśmy 4 punktami z ewentualnym mistrzem PLFA 2 Silesia Miners. Po zakończonej zwycięsko kolejce drugiej ligi awans do pierwszej przyszedł po ilu wygranych spotkaniach? Awans do pierwszej ligi przyszedł po sezonie w 2015 roku, gdzie rozegraliśmy 6 meczy w sezonie zasadniczym, nie przegrywając żadnego meczu, tracąc w całym sezonie tylko 18 punktów, co dało średnio na cały sezon zasadniczy 3 punkty stracone na mecz, zdobywając średnio 43 punkty na mecz. Doszliśmy do playoffs jako najwyższa drużyna w rankingu PLFA 2, co oznaczało, że playoffy były u nas we Wrocławiu. Mogliśmy wszystkich gościć u siebie. No wygraliśmy ćwierćfinał z Krakowem 47-0, wygraliśmy półfinał z Gliwicami 23-0, no i finał z Warszawą Warsaw Dukes 22-0. W 2015 roku zakończyliśmy rok bez żadnej porażki, 9 zwycięstw, 0 porażek i jako mistrz PLFA 2 i awans automatyczny do PLFA 1. W pierwszej lidze szliście również jak burza, od zwycięstwa do zwycięstwa. Czy były jakieś wpadki? Tak, rzeczywiście szliśmy jak burza. Pierwsze 2 mecze wygraliśmy też do zera, 44-0, 48-0. W sezonie zasadniczym mieliśmy 8 meczy, no i pierwsze 7 wygraliśmy. Przegraliśmy dopiero na wyjeździe z Warszawą, z Warsaw Dukes. Tutaj między nami się robi dość ostra rywalizacja. To był dla naszej drużyny kubeł zimnej wody, który nas przygotował do playoffów, gdzie wyszliśmy z naszej grupy z pierwszego miejsca i udało się nam wygrać z Gliwicami znowu w półfinale 58-27. Ostatni decydujący o awansie do top ligi mecz graliście również na wyjeździe. Końcowy wynik mówi wszystko. 49-0 dla przyjezdnych. Tym samym macie upragniony awans do top ligi. Jakie trudności będą na pierwszym miejscu do pokonania związane z tym awansem? No, widzimy, że awans do każdej wyższej ligi, no to już jest inny poziom gry. Druga liga miała swój poziom gry, pierwsza liga już była o wiele lepsza niż druga liga. Top liga to już jest coś zupełnie innego.
Oczywiście mamy tutaj kwestie takie, jak na przykład nie mamy głównego sponsora, nad którym w tym momencie pracujemy i mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych paru tygodni podpiszemy umowę. Mamy oczywiście problemy z boiskami, bo we Wrocławiu boiska niektóre są pod remontem i trzeba po prostu się przemieszczać, jeżeli chodzi o mecze i jeżeli chodzi o treningi. Oczywiście tutaj też jest kwestia przygotowania chłopaków. Wierzę mocno w to, że sportowo i psychicznie oni są przygotowani. Zresztą każdy jest bardzo zadowolony z tego, cieszy się tym, jest bardzo podekscytowany tym, że w przyszłym roku gramy w top lidze. Tak naprawdę to jest bardzo, bardzo duże osiągnięcie z naszej strony, bo można liczyć, że tak naprawdę to jest, pierwszy mecz mieliśmy w maju 2014 roku, a koniec lipca 2016 już jesteśmy w top lidze, tak? To trochę więcej niż 2 lata i już jesteśmy w top lidze. Panie Krzysztoferze, niech pan powie, gdzie ewentualnie kibic mógłby obejrzeć was na żywo? No, teraz sezon się skończył, rozpocznie się dopiero od marca, natomiast od przyszłego roku stadion olimpijski, który jest w tym momencie w remoncie, ma być przeznaczony właśnie do futbolu amerykańskiego. Czyli od przyszłego roku i my, jako i Panthers, będziemy grać na stadionie olimpijskim. Czyli we Wrocławiu w nowym sezonie futbolu amerykańskiego będą grały 2 drużyny, tak? Tak. W top lidze Panthers oraz Beniaminek Outlaws. Czy Wrocław to potęga w Polsce w tej grze? Wrocław to oczywiście jest potęga w tej grze. Wrocław to w ogóle jest miejsce, gdzie futbol amerykański w Polsce się zaczął w 2005 roku z The Crew, który grał wtedy w czeskiej lidze, bo nie było polskiej ligi. Potem polska liga się rozwinęła, The Crew się zamienił w Giants, dalej mieliśmy Wrocław Devils i Giants i Devils zdobywali mistrzostwa Polski, The Crew zdobył mistrzostwo Polski. No, w 2014 roku Giants i Devils się połączyli i stworzyli Panthers, co zostawiło miejsce na jeszcze jedną drużynę i to wtedy Outlaws powstało i teraz razem gramy w top lidze. Czy w związku z tym mogą nastąpić jakieś nieprzewidziane okoliczności i będzie trudno obronić swoją pozycję w top lidze? Wie pan, sport zawsze jest nieprzewidzialny. Nie wiadomo, kiedy i co może uderzyć. Może się okazać, że nasz rywal będzie miał jakieś znaczące kontuzje, ktoś u nas będzie miał jakąś kontuzję, która spowoduje, że nie będziemy w stanie grać na takim poziomie jak zwykle. Natomiast patrząc na mentalność naszych chłopaków, patrząc na przygotowanie, patrząc na podejście, patrząc na osiągnięcie do tej pory, to jest trudno mi powiedzieć, że idziemy do top ligi tylko na jeden rok. Wręcz przeciwnie, idziemy do top ligi z celem, że w niedalekiej przyszłości wygrać tą top ligę. To trzymamy kciuki. Jeszcze raz gratulujemy. Przypomnę, gościem naszym był Krzysztofer Jasiak z Atlas Wrocław. Dziękuję panu, dziękuję radiosłuchaczom. Do usłyszenia w kolejnym programie Inaczej o sporcie.